Ja oczywiście wiedzieć, z tej strony Kebusa, w dzisiejszym odcinku mało ryzykowny short term. Wiem, że pewnie tytuł Was mocno zaciekawił, dlatego ja od razu go jeszcze wyjaśnię. Generalnie będzie to polegało w części na Sorsie 2, dlatego mówię, że najprawdopodobniej ta inwestycja w 90%. W 95 jest bardzo niepewna, ale w każdym razie jest mało ryzykowna i nawet gdyby w Source 2 nie wszedł do gry, raczej na niej nie stracicie. Zachęcam również do skorzystania ze tej strony Skinsmanki, na której swoje skiny możecie wymienić. No i tutaj naprawdę dużo, bardzo dużo dostępnych skinów. I dodatkowo właśnie z moim kodem, czyli z kodem KEBUS, macie darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz 35% plus bonusu do depozytu. Także, link macie w opisie, polecam, korzystajcie. Przechodzimy sobie do Steam'a, bo na Steamie dzieje się. Generalnie, czy się dzieje, czy nie, ja zawsze coś wymyślę. Short term, mało ryzykowny, który dzisiaj Wam właśnie polecę, będzie polegać na tym, że kupujemy sobie Play Skiny, czyli powiedzmy, no nie wiem, AK Redline. Kupujemy sobie kałaszka Redline'a i co jest kwintesencją, co jest kunsztem tej niesamowitej inwestycji? Już tłumaczę. Że kupujecie sobie play na którym rzeczywiście gracie, bo powiedzmy jesteście super graczami cs -a. Macie kurczy Silvera 2, osiągacie wiele, gracie lany, jest super. Nieważne. Kupujecie sobie skina, bo wam się po prostu lepiej gra ze skinem, fajnie, fajnie pykacie sobie, w ogóle zapominacie o tym skinie. I teraz tak, co się dzieje? No mamy okres marcowy, więc najprawdopodobniej zbiera się górka przed okresem wakacyjnym. Za, czy zawsze, to tutaj boję się powiedzieć tego słowa, ale w dużej ilości przypadków właśnie dzieje się tak, że przed wakacjami robi się taka górka na skiny, bo po prostu robi się tak powiem, zbierać ta górka i na wakacje ludzie zaczynają wyprzedawać skiny, a to z powodu wyjazdów, a to z powodu dlatego, że po prostu potrzebują pieniędzy, kupują samochody i różne tego typu rzeczy. Więc, co za tym idzie? Kupujemy sobie play skina właśnie w tym okresie, bo ta górka dopiero zaczyna się. Ta, ta górka się dopiero zaczyna, generalnie ludzie też zaczynają się hypować na właśnie Source 2. My jesteśmy dopiero na początku tej górki, przynajmniej taką mam nadzieję, więc skiny kupujemy teraz. I jeżeli wejdzie Source 2 do gry, to rzeczywiście e, wizualizacja, nowi, w sensie nowa wizualizacja, e, wszystkie fajne efekty. Tak, aktualizacja wchodzi do gry, i wszystko jest elegancko fajnie. Przy tym założeniu, zarabiamy bardzo dużo, dlatego że zwiększa się ilość graczy. A co za tym idzie, jeżeli zwiększa się ilość graczy, zwiększa się popyt na dane skiny, zwłaszcza na te ładniejsze. Czyli pokroj właśnie AWP Asimov, M4.1S Hyper Beast, czyli doste powszechnie dostępne play skiny, które nie są za tak holendalne kwoty teraz. Podczas Sorsa 2 myślę, że mogą zrobić nawet ponad 200%. Takie jest moje zdanie. Może 200% przesadziłem, ale myślę, że do 150-160% na pewno dojdą. Patrząc na to, że ma być to short term, moim zdaniem jest to zadowalająca kwota. I tak, jeżeli przy założeniu, że to nie wyjdzie, czyli 95%, czyli raczej nie wyjdzie, sprzedajcie sobie skiny w górce. Sprzedając skiny w górce i tak wychodzicie albo na zero, albo na lekki plus. Więc w sumie trzeba by nie spróbować. Taka jest moja wizja. Chcieliście, żebym właśnie dawał trochę więcej takich ciekawszych propozycji, więc daję. No i możecie dać znać, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że w miarę to wytłumaczyłem. No i dajcie znać. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach oraz link do Discorda w opisie. Trzymajcie się. Po!